Cześć, z tej strony Iwona. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać film, który będzie takim wstępem do Lightrooma. Taki film już kiedyś na tym kanale był, natomiast ja go nagrałam bardzo wcześnie, to był chyba jeden z pierwszych filmów, który się tutaj pojawił. I problem był taki, że przede wszystkim Lightroom się bardzo, bardzo zmienił od momentu, kiedy nagrywałam. Więc z tego tytułu na pewno należy Wam się nowy filmik. Po drugie, zdaje się, że tam chyba też dźwięk też nie najlepszy był, więc taki update do tego filmu się przyda. I tak jak powiedziałam, to będzie wstęp do Lightrooma i mamy teraz u mnie na stronie pełny kurs Lightrooma i tam jest wszystko bardziej szczegółowo omówione. Ja tylko przelecę takie najważniejsze rzeczy tutaj, które są potrzebne, głównie jeżeli przygotowujecie się do warsztatów ze mną i chcecie wiedzieć, co Wam jest potrzebne, to znaczy w jakim stopniu powinniście znać Lightrooma. To ja zazwyczaj mówię o tym, że powinniście wiedzieć, jak zaimportować zdjęcia do Lightrooma i jak... I tak mniej więcej, gdzie wszystko jest rozłożone, gdzie są narzędzia. I to właśnie jest rzecz, która się na pewno zmieniła w Lightroomie w stosunku do starszych wersji, czyli rozmieszczenie narzędzi. I na pewno do tego dzisiaj dojdziemy. Najpierw zaczniemy od tego, co mówiłam na początku, czyli od zaimportowania zdjęć do Lightrooma. I teraz ja już mam tutaj otwarte jakieś zdjęcie. Tak krótko tylko omówię ten moduł Library, który mamy tutaj. Po lewej stronie mamy nawigator i tutaj są powiększenia, to znaczy jeżeli chcecie powiększać zdjęcie, to ja w tym momencie jak najeżdżam sobie na zdjęcie, mam taką lupkę, jak kliknę, to się powiększa powiedzmy tutaj do 66,7, jeżeli kliknę na 100%, to klikając będę przechodziła pomiędzy fit a 100%, ewentualnie między fit a 6 a tem. Tu sobie mogę zmienić tą wartość przez wybranie innej. I tak wygląda powiększenie w Lightroomie i moim zdaniem to dość dobrze funkcjonuje, więc nie widzę problemu jakby z jakimś tam scrollowaniem i takim, może kwestia przyzwyczajenia. Potem mamy katalog, tutaj pokazuje nam ile zdjęć jest w tym momencie zaimportowanych do Lightrooma i potem foldery, czyli foldery na początku pokazuje w postaci różnych dysków i zdjęć w tych folderach na tych dyskach. W tym momencie powiedzmy tutaj widzicie, że jeden dysk jest nieaktywny, tak się będzie działo, jeżeli macie jakiś zewnętrzny dysk, go odepniecie, wtedy on będzie taki wyszerzony, nie da się go do niego dostać. No i do żadnego pliku, który tutaj też jest. On ma informację o tym, że są pliki, nawet będzie ich widział podglądy tych plików, które tam są, natomiast nie będzie, one będą miały taki wykrzyknik i nie będzie można się do nich dostać, dlatego że w tym momencie ten dysk nie jest podpięty. Czyli mamy te wszystkie katalogi i poniżej mamy kolekcję. Kolekcja to jest taka fajna metoda na to, żeby zdjęcia sobie układać, to znaczy żeby zdobyć dostęp do jakiegoś konkretnego rodzaju zdjęć. Na przykład jeżeli, nie wiem, fotografujecie jakieś dodatkowe rzeczy, przypuśćmy, jak ja przynajmniej ja robię sobie na przykład zdjęcia nieba, jeżeli chcę na przykład podkleić, bo mam jakieś takie nieciekawe niebo, no to tutaj sobie je składuję i wtedy nie muszę ich przerzucać pomiędzy katalogami, wystarczy, że dam dostęp z poziomu kolekcji, czyli tworzę kolekcję, do kolekcji wrzucam sobie zdjęcie, ono nie zmienia lokalizacji na dysku, natomiast jest dostępne z poziomu kolekcji. Jedno zdjęcie może być w kilku kolekcjach na raz. To jest bardzo fajne też do rozpinienia głębiej. Na pewno jest w moim kursie Lightrooma i na pewno omawiam to na warsztatach, więc już nawet nie będę się poświęcać dalej tym kolekcjom, ale no, kolekcje generalnie mnie przynajmniej fajnie się sprawdzają. Na dole mamy pasek, to się nazywa rolka, jak mieliście kiedyś aparat na film, tak? To była rolka filmu, czyli to jakby to, co zrobiłyście tego dnia. To jest akurat zdjęcia z tego jednego dnia, to co się tutaj wyświetla. Ewentualnie mogą się wyświetlać wszystkie zdjęcia, jeżeli klikniecie tutaj na górze na wszystkie zdjęcia, to wtedy tutaj na dole w pasku pojawią się wszystkie zdjęcia, ale generalnie raczej się wyświetlają zdjęcia z jednego folderu. Ewentualnie można je też filtrować, za chwilkę jeszcze do tego dojdziemy, co mamy tutaj. Najpierw zacznę od tego paska, który jest troszeczkę tutaj powyżej i to jest toolbar. Ten pasek, który znajduje się poniżej zdjęcia, a tutaj pomiędzy tym czarnym paskiem. Jeżeli ja nacisnę T na klawiaturze, jak toolbar, to on się schowa, także jeżeli macie go schowanego, wystarczy nacisnąć T. To, co się na tym pasku znajduje, jest pod tą małą strzałeczką, czyli tu klikacie strzałeczkę i tutaj macie listę rzeczy, które
Tam mogą być, może ich nie być. Powiedzmy, mam tutaj color label zaznaczony, że jest, czyli jest tick. Jeżeli go odhaczę, no to wtedy ten color label zniknie. Czyli możecie sobie tutaj poukładać rzeczy, które faktycznie będziecie używać. Na początku pewnie warto sobie wyciągnąć wszystkie, a potem z czasem po prostu zobaczyć, które rzeczy są potrzebne, a które nie. I teraz tak, mamy tutaj, pierwsze to jest jakby możliwość wyświetlania wielu zdjęć na raz. Możemy sobie zwiększyć, to jest thumbnail, czyli podgląd, i ten można sobie zmniejszyć bądź zwiększyć tutaj tym paseczkiem. Potem mamy jedno zdjęcie wyświetlone na ekranie. Możemy też robić taki X, Y porównywanie, bądź też wybierać kilka konkretnych zdjęć i te konkretne, powiedzmy, jeżeli sobie wybiorę to zdjęcie i z komandem zaznaczę, powiedzmy, to i nie wiem, jakieś tam to, to sobie mogę kliknąć tą opcję, wtedy on mi te trzy zdjęcia, które w tym momencie mam kliknięte, pokaże na ekranie. Ja to często korzystam z tego, plus jeszcze dociskam sobie Shift i Tab na raz, Shift Tab, i wtedy on mi wyłącza wszystkie paski po bokach i mogę sobie na ekranie wyświetlić tylko te trzy zdjęcia, które akurat teraz mam. Tak mogę zrobić, powiedzmy, jakąś gotową sesję, albo z jakimś zestawem zdjęć, które chcę gdzieś wrzucić na, nie wiem, na media społecznościowe. Wrzućmy sobie tutaj do wyświetlania wszystkich zdjęć i dalej mamy różne opcje wybierania zdjęć. W tym momencie akurat widzicie, że podświetla się flaga, czyli to zdjęcie dostało ode mnie już flagę. P to będzie flaga pick, tak, wybrane. X to będzie flaga odrzucone, natomiast U to będzie bez flagi. Potem mamy gwiazdki. Tutaj dużo osób lubi te gwiazdki. Wydaje mi się, że dlatego te gwiazdki są lubiane przez wiele osób, dlatego że można już w aparacie sobie te zdjęcia ogwiazdkować. Natomiast dla mnie dają taki trochę... ja wolę mieć to trochę bardziej w sposób zero-jedynkowy wybrane, czyli albo tak, albo nie, czyli edytuję bądź nie edytuję. Natomiast dawanie gwiazdek jest dla mnie trochę zbyt skomplikowane przy dużej ilości zdjęć. No ale są ludzie, którzy to lubią. I teraz gwiazdki, albo oczywiście trzeba sobie tutaj po prostu klikać na klawiaturze, nie wiem, myszką ilość gwiazdek, ewentualnie naciskać klawisze od 1, 2, 3 do 5, 0 to 0 gwiazdek. I potem mamy kolorki, kolorkami też można oznaczać zdjęcie, mamy czerwone, zielone i tak dalej, czyli klikamy 6, 7, 8, 9 i nie wiem, jak się robi fioletowy. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak się robi ten fioletowy, bo potem mamy 6, 7, 8, 9 i potem jest 0, czyli 0 gwiazdek. I tak na przykład możemy sobie zdjęcia pooznaczać, potem można je odfiltrować, czyli jeżeli na przykład nadamy temu zdjęciu, nie wiem, flagę, to możemy sobie teraz potem powiedzieć, żeby Lightroom nam odfiltrował i pokazał tylko zdjęcia z flagami. Tutaj mamy coś takiego, akurat to mam teraz zwinięte, ja sobie to specjalnie zwinę, żeby Wam pokazać to tak, jak to będzie prawdopodobnie wyglądało u Was. Czyli mamy tutaj filter i tu mamy filters off. Jeżeli klikniemy sobie na tę nazwę filtr, to on się wtedy wyjedzie nam taki paseczek i tutaj mamy możliwości różnych kombinacji filtrów. Na przykład w tym momencie chcę, żeby pokazał mi zdjęcia oflagowane, to klikam sobie te zdjęcia z flagą i on tutaj pokazuje tylko zdjęcia z flagą. Mogę sobie kliknąć na przykład nieoflagowane, on wtedy pokaże nieoflagowane, odrzucone, akurat w tym momencie nie ma żadnych odrzuconych. No i klikamy jeszcze raz, to odznaczamy ten filtr. To jest tyle tutaj na dole. Wydaje mi się, że to takie bardzo szybkie omówienie Wam powinno teraz wystarczyć. No i z prawej strony mamy taki pasek. Tutaj można sobie przejrzeć. Jest Quick Develop, które no, po prostu pozwala na takie szybkie wywołanie zdjęcia. Podejrzewam, że przy takim artystycznym retuszu nie będziecie tego w ogóle używać, ale może na przykład przy jakichś prywatnych zdjęciach, żeby nie wiem, szybko komuś przekazać jakieś takie zdjęcia, które nie wymagają żadnego retuszu, to można sobie użyć tego Quick Develop, Keywording, Keyword List, Metadata. Chyba to powinno być dla Was zrozumiałe, co to jest keywording. No, jeżeli nie, to można sobie ten temat jeszcze tam jakoś zgłębić. Nie jest jakoś to szczególnie niezbędne do tego, żeby Lightrooma używać. I teraz bardzo ważna rzecz, czyli importowanie zdjęć. Klikamy tutaj import i przechodzimy do nowego okienka. I to okienko jest dla mnie ważne, żeby każdy, kto na warsztaty przychodzi, żeby to okienko wiedział, jak do niego się dostać i jak zaimportować. Ja osobiście importuję zdjęcia z karty od razu przez Lightrooma, czyli nie zgrywam najpierw na dysk, żeby później importować, tylko od razu jak zgrywam zdjęcia, to od razu robię to przez Lightrooma. I tutaj w tym momencie mam wrzuconą kartę do komputera i tutaj widzicie, że jest coś takiego jak Devices i mamy Untitled, to jest akurat ta moja karta. Jeżeli na nią kliknę, pojawią mi się zdjęcia, które są na tej karcie. On sobie też troszkę odfiltruje te zdjęcia, bo część z nich prawdopodobnie jest już zaimportowana. On prawdopodobnie tutaj pokaże mi zdjęcia tylko te, które nie zostały, zostały wcześniej przeze mnie zaimportowane, ale odrzucone.
czyli pokazuję teraz kod New Photos, czyli te, których jeszcze nie ma, jeżeli bym kliknęła All Photos, on pokazałby mi wszystkie zdjęcia na tym dysku, łącznie z tymi, które już zaimportowałam i tamte byłyby po prostu prawdopodobnie wyszarzone, tak żeby nie dałoby się ich zaimportować. Próbuję znaleźć jakieś zdjęcie, które jest zaimportowane. Zobaczmy sobie, o tutaj na przykład jest takie zdjęcie, które już na tym dysku jest. Jest zaimportowane, więc on nie pozwoli mi go zaimportować. Jeżeli kliknę New Photos, to wtedy tylko te zdjęcia, które w tym momencie jeszcze na dysku nie ma. Mamy tutaj opcję Copy as DNG, Copy, Move i Add. Copy as DNG będzie kopiował i potem konwertował do rozszerzenia DNG, czyli w tym momencie moje ARW, które mam z Sony, będzie zmienione na DNG. Co naprawdę potem ułatwia pracę, zwłaszcza po wielu, wielu latach, jeżeli okaże się, że dane rozszerzenie nie jest już wspierane przez Adobe, to na pewno będzie nam wspierał to DNG. Mamy tutaj jeszcze kopię, czyli kopujemy zdjęcia bez zmiany rozszerzenia. Jeżeli już przegraliście zdjęcia na dysk wcześniej, to możecie użyć opcji Move albo Add. Move weźmie zdjęcia z jednej lokalizacji i przesunie w inną. Natomiast Add nie będzie przesuwał ich na... będą znajdowały się w tym samym miejscu na dysku, w którym były oryginalnie, ale zostaną dodane do Lightrooma. Tutaj jest coś takiego jak po prawej stronie jak File Handling i mamy tutaj Build Previews. I teraz ja tutaj Wam podlinkuję film, który zrobiłam kiedyś na temat podglądów w Lightroomie. Warto sobie go przejrzeć, żeby zrozumieć, czym są te podglądy i wybrać właściwą opcję dla siebie. Tutaj polecam sobie kliknąć Don't Import Suspected Duplicate, czyli żeby Lightroom nam nie kopiował plików, które prawdopodobnie już na dysku się znajdują. Czyli bo wtedy on po prostu kopiuje ten, znaczy dodaje ten plik i zmienia mu nazwę i dodaje taką dwójeczkę i potem okazuje się, że mamy te same zdjęcia po dwa razy. Także żeby tego uniknąć, to sobie można kliknąć. Ja nie robię Smart Previews, są osoby, które uwielbiają ten Smart Previews i tylko na tym pracują. Wreszcie mamy destination, czyli w momencie, kiedy robimy kopię albo kopię jako DNG, musimy znaleźć miejsce, czyli w tym momencie ja będę kopiować z karty wybrane na środku zdjęcia, bo to zdjęcie jeszcze nie powiedziałam, że można sobie odhaczać bądź zaznaczać, czyli nie musimy wszystkich. Ewentualnie mamy tutaj po datach, czyli możemy na przykład sobie wybrać, że tylko z danego dnia będziemy zdjęcia importować, a z innych dni nie. I wybrane zdjęcia, czyli tak, wybrane zdjęcia z karty będą skopiowane w jakieś miejsce i to lokalizację tego miejsca wybieramy sobie właśnie tutaj, gdzie mamy destination, przeznaczenie. Czyli tutaj sobie należy to dość mądrze wybrać jakiś, nie wiem, dysk zewnętrzny, jeżeli takiej używamy, dowolną lokalizację, jaką chcemy sobie wybrać. I to właściwie tyle. Potem oczywiście jak już sobie tutaj wszystko prawidłowo powybieramy, odpowiednie zdjęcia, odpowiednią formę, kopiowanie, dodawanie, czy i też kwestie podglądów i tak dalej, to wtedy klikamy sobie tutaj import i on nam te zdjęcia importuje. Właściwie to tyle, jeżeli chodzi o moduł library, którym byliśmy wcześniej. Potem, żeby zdjęcia już edytować, przechodzimy do modułu develop i tutaj nam się troszkę zmienia ten interfejs. Lewa strona jest mniej więcej podobna do poprzedniej, tyle że to, co mamy tutaj, to się zmienia się tutaj. Nie mamy na górze folderów, tylko mamy presety. Ja osobiście mało korzystam z presetów, ale wiem, że są do tego zwolennicy. Presety możemy sobie dodawać przez kliknięcie tego plusika i zaimportować. Ja mam taki preset jeden, który stworzyłam sobie, który przyspiesza troszkę retusz zdjęć i ten preset znajduje się na mojej stronie iwonapodlasińska.com do ściągnięcia za darmo, więc zapraszam Was i też podlinkuję filmik, w którym pokazuję, jak tego presetu można używać. Mamy potem snapshots, to jest coś takiego, że możemy sobie w danej chwili edycję zatrzymać, czyli na przykład jestem tutaj gdzieś, mamy tutaj poniżej historię, jeszcze Wam pokażę, bo historia do okazji się będzie wiązało, czyli są tutaj, jak sobie zobaczycie teraz w tym nawigatorze, on będzie pokazywał, jak podgląd tych danych kroków w edycji. I na przykład ja sobie teraz mogę zrobić taki snapshot, zapisać sobie w tym momencie datę, godzinę, którą mam w tym momencie i zrobić jakieś tam zmiany. I te zmiany można sobie też zapisać jako kolejny snapshot,
I na przykład jeżeli stwierdzam, że okej, no to teraz to już zepsułam, to chciałabym wrócić do tamtego momentu, to mogę sobie do tego snapshotu wrzucić. Ja tego czasami używam na warsztatach, jeżeli ja do kogoś podchodzę, ktoś na przykład ma jakąś tam edycję w jakimś tam miejscu zatrzymaną i chciałabym powiedzieć okej, ja bym to zrobiła trochę inaczej i jeżeli nie zapomnę, no to robię. Jeżeli nie zapomnę, to robię sobie snapshot z tego miejsca i wprowadzam zmiany i pokazuję, ok, to zobacz, to jest to, co ty miałeś w tym momencie, kiedy podeszłam, a to jest to o moich zmianach. I teraz, jeżeli zgadzasz się z tym, co zrobiłam, to możesz zostawić tutaj. Jeżeli się nie zgadzasz, to wróć się do tego snapshota, który ci zrobiłam, czyli do tego miejsca w historii twojej edycji i możesz sobie działać już po swojemu dalej. Jeszcze tylko jedna rzecz, taka na marginesie trochę, że dla mnie to jest ważne, żeby wszyscy rozumieli, że kilka kwestii właściwie, nawet nie jedną. Jedna to jest taka, że Lightroom nie robi niczego destruktywnego. Każdy krok, każdy filtr tutaj nałożony będzie, on będzie do cofnięcia później. Właściwie Lightroom... Właściwie Lightroom nie rusza w ogóle plików i to też tłumaczyłam przy okazji podglądów, czyli tego Lightroom Previews, że Lightroom po prostu sobie działa wszystko na zdjęciu u siebie i nie rusza oryginalnego pliku. Dopiero później, na sam koniec eksportujemy, to wtedy bierzemy oryginalny plik, bierzemy sobie to, co wszystko nałożyliśmy. To wszystko, co nałożyliśmy w Lightroomie i wtedy możemy sobie z tego już wyeksportować taki gotowy plik. Drugą rzeczą, którą należy rozumieć, to jest to, że Lightroom nie jest w żaden sposób dyskiem. Dysk jest dyskiem, Lightroom jest tylko programem, który jest zainstalowany. To, że my mamy tutaj dostęp do zdjęć, że je tutaj widzimy, to jest tylko jakby podgląd. Lightroom ma do nich dostęp, wie jak te zdjęcia wyglądają, jakie mają właściwości, jak zostały zrobione, co tam generalnie, jaka jest zawartość takiego pliku RAW. Natomiast nie jest to storage, czyli jeżeli bym tutaj się coś stało i gdybym sobie stworzyła nowy kanał Lightrooma, który byłby całkowicie pusty, nie byłoby tych 52 tysięcy zdjęć, no to nie znaczy, że ja nie mam tych 52 tysięcy zdjęć. One są gdzieś tam na dysku, po prostu nie wiem, stworzyłam nowy katalog Lightrooma i tutaj też odwołuję się do kursu Lightrooma u mnie na stronie, dlatego że tutaj należałoby zrozumieć generalnie, jak stworzyć nowy katalog Lightrooma, to, że on się w ogóle sam tworzy już w momencie, kiedy odpalamy pierwszy raz Lightrooma, on nam tworzy ten katalog Lightrooma. Można sobie tworzyć kolejne katalogi. To jest trochę moim zdaniem zamieszanie. Ja próbowałam pracować na więcej niż jednym i kończyło się tym, że ostatecznie wszystkie zaczynały się mieszać ze sobą i stwierdziłam, że nie ma sensu. I zrezygnowałam z tego. Natomiast wracając do tego, że jeżeli zdarzy wam się taka sytuacja, że nie będziecie mieli, stworzycie sobie nowy katalog Lightrooma, będzie pusty, to nie znaczy, że tych zdjęć nie ma. One są normalnie na dysku, tylko po prostu w tym momencie w danym katalogu Lightrooma nie uzyskaliśmy dostępu do tych konkretnych zdjęć. Wracamy do modułu Library. Mamy tutaj historię. Historia, tak jak mówiłam, każdy z tych kroków jest do cofnięcia, możemy się cofnąć do samego początku. Ja rzadko korzystam generalnie z historii, czasami tylko, by sprawdzić, co ja tam porobiłam, ale powiedzmy, w tym momencie był eksport i czy po eksporcie jeszcze coś zrobiłam, bo na przykład wiem, że mam wyeksportowane zdjęcie, nie wiem, czy to ono było tak jakby totalnie ostateczną wersją, może nie było, więc tutaj czasami sobie wracam, ale raczej rzadko. Raczej jeżeli chcę coś poprawić, to nie wracam się w historii, tylko po prostu odwołuję się do konkretnych nałożonych filtrów. Przejdźmy dalej. Na dole pasek wygląda bardzo podobnie. Mamy dalej dostępne te same opcje, jeżeli chodzi o wybieranie. Natomiast zmienia nam się bardzo ten pasek po prawej stronie. Na górze mamy histogram i mamy tutaj jeszcze też dane na temat ustawień aparatu. I tutaj mamy teraz te narzędzia. I one są zupełnie inaczej rozmieszczone niż w tych poprzednich wersjach. Jeżeli u Was to wygląda inaczej, bo macie jakąś wersję pudełkową i jest niezaktualizowana i to wygląda inaczej, to możecie jeszcze chyba znaleźć na moim YouTubie ten stary filmik odnośnie wstępu do Lightrooma i tam będzie stary układ narzędzi. Natomiast jeżeli wybieracie się na warsztaty, mocno polecam, żeby jednak ściągnąć sobie tą wersję płatną, tą subskrypcyjną. Nawet jeżeli to ma być tylko wersja próbna, chociażby na same warsztaty, to bardzo ciężko jest teraz przekładać sobie to, co teraz jest możliwe w Lightroomie, na tą starą wersję, bo naprawdę dużo poszło do przodu.
I teraz tak, jesteśmy pierwsze, co mamy podświetlone, no to po prostu są te, to jest tak zwany panel basic. Znaczy właściwie basic to jest ten pierwszy, a później są, są generalnie te wszystkie ustawienia, te wszystkie suwaczki, które tyczą się całego zdjęcia. I potem zobaczycie, że no ja w nich czasami coś tam grzebę, ale może nie tak bardzo w panelu basic. Niżej mamy krzywą tonalną, ja też sobie ją umawiam na warsztatach. Mamy HSL, czyli możemy kontrolować jakieś barwę czy nasycenie różnych kolorów na zdjęciu. Mamy coś takiego jak color grading i o tym też jest film na YouTubie i też go podlinkowuję. Wyostrzanie to jest film, który znajdzie się pewnie niedługo wśród filmów na YouTubie, a o ile tylko się zbiorę do nagrywania, bo to przychodzi mi z trudem. I mamy kalibrację. To są te wszystkie ustawienia, które dotyczą się całego zdjęcia. Potem następne mamy kilka innych ikonek. Kolejna ikonka to jest coś takiego, to jest po prostu kadrowanie. Ja sobie to też szerzej omawiam ten panel na warsztatach i też szerzej na kursie Lightrooma. Jeżeli potrzebujecie kadrować, to wydaje mi się, że to jest dość... Tu jest dość mało rzeczy, więc wystarczy, że grzebniecie parę razy, przesuwniecie parę suwaków, poklikacie parę opcji i na pewno znajdziecie sobie to, jak kadrować zdjęcie. Następnie mamy taki plasterek. To są opcje właśnie takiego jakby usuwania, zaklejania jakichś elementów. On się nam teraz troszeczkę rozszerzył. Wreszcie mieliśmy tylko plasterek. Znaczy mieliśmy w ogóle opisane to jako heal i mode, gdzie heal to był ten plasterek. Znaczy opcja heal to była ta, która, za którą odpowiada teraz ten plasterek, natomiast klon, no to jakby ten klon stamp wygląda tak samo jak w Photoshopie, jak stempel, więc to chyba się rozumie. Natomiast mam jeszcze taką gumeczkę, która jest takim trochę bardziej... jeżeli ktoś zna Photoshopa, to też się odwołam do niego, bo to trochę tak bardziej jak content aware, albo na zasadzie no właściwie takiego content aware, czyli usunięcia zawartości, czyli klikamy na przykład na jakiś tam fragment i on sobie już tutaj sam powinien nam określić na podstawie okolicy, no wraz z mazami oko, jakby no wymyślić, co powinno się w tym danym miejscu znaleźć. Przy czym ta druga opcja na przykład to tak naprawdę kopiuje jakiś element, czy kopiuje teksturę z innego miejsca i próbuje ją zakolorować. Widzicie, że tutaj troszeczkę jaśniej rozjaśnił sobie tutaj. To oko było ciemniejsze, on je rozjaśnił, bo tutaj widział, że jaśniejsze było miejsce. Klonowanie po prostu sklonuje dosłownie to samo bez jakiejś tam próby dopasowania. I tak wygląda to narzędzie. Ja sobie też robiłam kiedyś też taki filmik o tym usuwaniu i też go podlinkuję, przy czym to tamten filmik też był robiony na starszych wersjach, po prostu już nie nadążam za zmianami w Lightroomie, za tym, co się dzieje. Kolejną rzeczą jest usuwanie czerwonych oczu. Praktycznie w ogóle tego nie używam, bo to się zdarza, sytuacja, która się zdarza tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś robi z wbudowanym na aparat flashem. No jeżeli tak, macie takie zdjęcia, może wam się to przyda. I ostatnia rzecz, którą mamy tutaj, to są maski. Ja sobie teraz kliknę tą maskę. W momencie, kiedy nie było żadnej maski, zrobimy sobie jakieś takie zdjęcie, które było świeże, nietykane. Jeszcze przeze mnie w ogóle. Okej, jeżeli tutaj kliknę na zdjęcie, które nie było jeszcze robione i to wtedy wygląda to tak. Pojawia się taka opcja. Mamy tutaj subject, sky, background. Możemy wybrać obiekt, czyli on wtedy wybrał tę dziewczynkę. Możemy wybrać niebo, którego tutaj akurat nie ma i tło. No w zasadzie to jest odwrotność, jakby subject jest odwrotnością tła. Obiekty inne też przez zaznaczenie, bo tutaj nam po prostu ukazałby nam oznaczać jakiś obiekt. Chciałabym wrócić do tej opcji właśnie tutaj. Możemy wybrać sobie na opcję brush, pędzel, na malowanie czegoś tam pędzlem. Wróćmy jeszcze raz. Linear gradient to jest taki gradient, który wprowadza jakąś zmianę w tym miejscu, potem ona jakby bleknie aż do tego miejsca. I ostatnią opcją, jaką tutaj mamy, klikniemy sobie jeszcze raz na plusik. W momencie, kiedy już pierwszą maskę naniesiemy, to ten jakby obraz tego się zmienia, czyli nie mamy już tutaj opcji, tylko mamy inaczej troszkę, tak? To mamy niby to samo, tylko inaczej rozmieszczone i to właśnie po nałożeniu pierwszej maski już to wygląda trochę inaczej. I tam to, co jeszcze mieliśmy tam, to był ten radial gradient, który też się zmienił, bo kiedyś trzeba było go cały czas odwracać, no był troszkę inaczej wyglądał. Natomiast teraz jest trochę łatwiejszy w użyciu. Radial gradient to jest takie kółeczko, nakładamy je, ono w tym momencie widzicie, że jest podkolorowane w środku, czyli wszystko, co tutaj zrobię, będzie tyczyło się środka tego kółeczka. Ja sobie gdzieś tutaj przesunę, żebyście wiedzieli, że jak tutaj rozjaśniam w środku kółeczka albo przyciemniam w środku kółeczka, ona ma swoją miękkość,
I tutaj mamy coś tak jak feather. Jeżeli ten feather będę miała na bardzo mały, to będziecie widzieć wyraźnie twardą krawędź. Jeżeli ten feather będzie się powiększał, to będzie się też reprezentowało tym, że mamy dwa kółeczka, czyli do tego kółeczka, czyli do tej linii, dany efekt nałożony jest w 100%, natomiast na tym odcinku on po prostu bleknie. Im mniejsze będzie to kółko wewnętrzne, tym bardziej na dłuższym odcinku będzie blekł ten efekt i będzie po prostu bardziej miękko nałożony, będzie bardziej niewidoczny później. No to jest różnie, ale czasami jest tak, że chcesz stworzyć coś takiego jak rodzaju kółeczka. Mnie się zdarza osobiście. No a czasami, ale najczęściej jednak jest tak, że bardzo chcę generalnie, żeby to cokolwiek tutaj robię, czyli powiedzmy, nie wiem, rozjaśniam jakiś fragment, to chcę, żeby to było przebiegało w sposób bardzo miękki, niewidoczny i często używam tego feather na wysokim ustawieniu. W tym momencie ustawiłam sobie tutaj tylko exposure. Spróbuję coś tutaj dołożyć, powiedzmy kolor. O, tutaj mogę kliknąć na ten krzyżyk i sobie tutaj dołożyć jakiś kolor, powiedzmy nie, jakiś tam czerwony. No i w tym momencie dołożyłam powiedzmy jeszcze coś tam, podokładam jeszcze parę tych suwaków i teraz chciałabym, stwierdziłam, że okej, no to jest wszystko za mocne. Jedną opcją jest taką, że mogłabym każdy z tych suwaków sobie cofać jeszcze w tym momencie, a drugą jest taką, że po prostu zmniejszyć sobie amount i wtedy ten jakby całość tego efektu jest po prostu zmniejszona. I teraz tak, zobaczcie, że teraz mam dwa, tutaj mam dwa, pokazane dwa filtry, które nałożyłam. Pierwszy to był ten gradient, a drugi to jest to kółeczko. I za każdym razem możecie sobie do każdego z tych filtrów, właśnie tak jak teraz ja to robię, wrócić, zmienić go, nawet można go wykasować przez kliknięcie delete na klawiaturze, wtedy nam się po prostu wywali i nie będzie już takiego tego filtra dostępnego. I to jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że Lightroom robi to wszystko totalnie niedestruktywnie i nie musicie się martwić o to, że coś zepsujecie. Mamy tutaj opcje jeszcze dodawania i odejmowania od filtra, czyli możemy sobie do tego filtra, który mam w tym momencie narysowany, zrobimy sobie amount więcej, żeby było widać, że coś tam było zrobione i sobie tutaj na przykład dodamy jakiś tam pędzel, czyli potem tymi samymi właściwościami po prostu dodatkowo jeszcze maluję. I ten sam po prostu kształt zmienił przez to, że dołożyłam pędzel. Jeżeli chodzi o pędzel, to tylko taka uwaga tutaj, że jeżeli chodzi o size i feather, to jest coś, co można zmieniać się cały czas. Size to oczywiście rozmiar, feather trochę działa tak samo, jak mówiłam przy radial gradient, czyli tym kółkowym filtrze, że im większa jest ta przestrzeń pomiędzy tymi dwoma kółeczkami, tym bardziej miękko będzie się ten filtr wtapiał. Natomiast później mamy flow i density. I teraz tak, flow, ja osobiście uważam, że wszyscy, którzy początkują, powinni sobie ten flow cofnąć na jakieś 50, ewentualnie później się oczywiście można kombinować, jak już się troszeczkę bardziej w tym temat kręcicie, natomiast ustawianie tego na 100, tak jak jest standardowo ustawione, moim zdaniem bardzo trudno jest uzyskać bardzo miękkie pędzle, znaczy miękkie przejścia pomiędzy filtrami, natomiast jeżeli to jest niżej niż 50, to znowu za dużo razy mam wrażenie, że trzeba malować w jednym miejscu, żeby osiągnąć ten efekt, który chcemy osiągnąć, więc 50 jest takim dobrym startem i tu zawsze proszę wszystkich na warsztatach, żeby sobie zmienili to od razu na 50, natomiast density zostawić na 100. Dla mnie to też jest ważne przy tym moim przynajmniej sposobie edycji, żeby nie było kliknięte automask. Automask nie jest głupim narzędziem, pozwala na generalnie wykrywanie krawędzi, czyli powiedzmy, jeżeli mam tutaj, nie wiem, tu się kończy moja twarz i chciałabym jakoś, nie wiem, coś tą moją twarzą zrobić, ale nie tykając się tła za mną, to wtedy można byłoby faktycznie sobie użyć tego automask, wtedy on by nam pomógł troszkę wykryć krawędź i wtedy po prostu zatrzymałby ten filtr na krawędzi. Natomiast jeżeli to robimy jakieś tam inne rzeczy, które wymagają jakby przejeżdżania przez krawędzie, to wtedy on bardzo brzydko wygląda. Znaczy zatrzymuje się na każdej krawędzi, czyli to na przykład nawet jeżeli to jest krawędź, bo powiedzmy jakaś tam krawędź nitki na swetrze, to on się tam zatrzyma i potem robi bardzo taki ten filtr, taki jakiś jakby podziurawiony, nie wiem jak to nazwać, ale generalnie wygląda źle. Jeżeli nie chcecie, jeżeli to nie jest waszym celem używanie, wykrywanie krawędzi, to nie klikamy automask. Patrzymy się raczej, żeby było odkliknięte i tylko w razie naprawdę potrzeby można sobie to kliknąć. Bo to jest często kliknięte, nie wiem, dlaczego sobie ktoś tam sobie pewnie coś kombinował, kliknął sobie to i potem sobie tak robi te maski i się zastanawia, czemu mu to po prostu brzydko wychodzi, a to często właśnie jest ten automask. I teraz tylko jeszcze taka uwaga, że w tym momencie jest tak, że mamy tutaj te ustawienia na przykład do pędzla, czy to będzie do jakiegoś gradientu, czegoś i tutaj mamy, potem mamy taki box, który się kończy gdzieś w tym miejscu, gdzie mamy delete old masks, close.
I potem jest panel basic. I teraz tak, wszystko to, co jest stąd do tego miejsca, tyczy się tylko wybranego miejsca. Czyli w tym momencie mam tutaj naciepane coś na tej dziewczynce tym czerwonym kolorem. I jak tutaj coś robię, to tyczy się tylko samej dziewczynce, samego tego filtra. Natomiast jeżeli cokolwiek zrobię już tutaj, gdzie mamy basic i poniżej, to już będzie tyczyło się całego zdjęcia. Więc to trzeba zwrócić uwagę. I na koniec to, co nam zostaje, to eksportowanie zdjęć. Eksportujemy zdjęcia w ten sposób, że klikamy sobie File, Export. Tutaj ja najczęściej wchodzę w ten sposób, chociaż można też wrócić sobie do panelu Library i Export będzie też tutaj. Ja najczęściej robię to przez File, Export. I tutaj mamy tutaj opcję eksportowania. I teraz znowuż nie ma sensu, żebym to jeszcze raz omawiała. Znowu odsyłam Was do podlinkowanego tutaj filmiku, gdzie omówiłam sobie już eksportowanie w Lightroomie. I właściwie to wszystko, co jest Wam na taki start z Lightroomem potrzebne, moim zdaniem. Jeżeli czegoś nie omówiłam, to możecie pisać w komentarzu, bo ja sobie to wtedy dogram po prostu kolejny filmik na ten konkretny temat, bo też tak trudno mi ogarnąć w tym momencie umysłem, czy faktycznie wszystkie rzeczy są omówione. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli wybieracie się na warsztaty, czy chcecie kupić któryś z tych tutoriali albo zestawów tutoriali z mojej strony, to Wam w zupełności powinno wystarczyć, jeśli chodzi o Lightrooma. I tak sobie myślę, że niebawem pojawi się też podobny filmik odnośnie Photoshopa. Tyle, że ja potrzeba korzystam troszeczkę mniej, więc naprawdę to, co tam będzie, to są takie naprawdę podstaw. Lightroom jest zdecydowanie u mnie na warsztatach, czy na filmikach, czy na tutorialach. To jest podstawa, tam się odbywa 90% pracy, jeżeli cokolwiek jest w Photoshopie, to jest to takie bardziej dodawanie overlayów. I w sumie też, jeżeli przejrzycie sobie filmiki u mnie na kanale, to tam jest dużo filmików z Photoshopa i właśnie to są takie rzeczy, które ja tak naprawdę robię, czyli tam gdzieś dodam jakiś overlay, zmienię jakieś niebo i to sobie też zachęcam, żeby sobie to przejrzeć. Jeżeli potrzebujecie tych overlayów, to też tam zawsze są odnośniki i w komentarzu znajdziecie, czy w opisie filmu znajdziecie sobie linki do danych overlayów. I właściwie to tyle. Jeszcze raz zapraszam na warsztaty na moją stronę iwonapodlaska.com, gdzie znajdziecie właśnie wszystkie warsztaty, a dwa tutoriale. Oraz jeżeli bylibyście tak mili, kliknęli tutaj lajka, zasubskrybowali kanał, to no cóż, na pewno pomoże w rozwoju tego kanału i może jakoś mnie zachęci do częstszego nagrywania dla Was jakichś filmów. Dziękuję Wam pięknie dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!